Cześć, Albert Długoszewski, Świat Sportu.pl. Rozmawiamy z Trypsonem. Trypson, pewnie już wszyscy pytali, co się wydarzyło w tej walce, ale ja zapytam konkretnie, trzecia runda, zabrakło pary? Wiesz co, trochę tak, trochę zabrakło, ale nie było jeszcze, wiesz, jeszcze jakaś tam rezerwa była, no. Nie wiem, już teraz nie pamiętam w emocjach, jak to się stało, że, bo Łukasz mnie nie obalił. Gdzieś tam ja go próbowałem obalać i chyba gdzieś mnie przetoczył. Co tam się wydarzyło, nie wiem, muszę na spokojnie to obejrzeć, że znalazł się na mnie. I no, zamknął mnie przy siatce. Nie miałem jakby pola do wyjścia. Nie chciałem też się na siłę szarpać. Chciałem chwilę przeczekać, żeby te resztkę sił jakby zregenerować. Próbowałem go tam atakować łokciami. Ciasno go klinczowałem, żeby on mnie nie uderzył. Tam w tym parterze jego ciosy gdzieś tam już nie robiły na mnie wrażenia, dlatego go starałem się trzymać dłużej i kontrować tym łokciem. Parę razy widziałem, że mocno weszła kontra. No i co? No i w zasadzie jak się już dziś obudziłem, troszkę siły zregenerowałem, chciałem wstawać, to już był gong i było już po zawodach. Powiedz mi, patrząc po tym wszystkim, co się dzieje, czyli przy tych freakowych walkach i o tym, jak w którą stronę zmierza to, powiedzmy, w MMA połączone jak sport z freakiem, nie żałujesz, że jednak ty byłeś osobą, która bazując na swojej popularności weszła trochę w ten świat sportowy i patrząc na tym, jakie są teraz gaże, że nie poszedłeś bardziej w stronę jednak tych freakowych pojedynków, a nie sportowych? Nie, jestem zadowolony, że miałem okazję stoczyć fajny sportowy pojedynek z naprawdę twardym gościem i mimo, że jego rekord nie był jakiś zachwycający, to Łukasz jest twardym zawodnikiem, walczył z naprawdę twardymi zawodnikami i no, dzisiaj był ode mnie lepszy. No. Dzisiaj był lepszy. Niewiele brakło również, żebym go pokonał tam w pierwszej rundzie. Szkoda, żałuję, strasznie mnie to męczy, taki czuję wyrzuty sumienia, że kurczę, nie wpiąłem tej drugiej nogi, nie pozwolił mi na to Łukasz, że rzuciłem się z tymi rękami do duszenia, mając wpiętą tylko jedną nogę, no i Łukasz mnie zrzucił, też słyszałem tam jego narożnik krzyczał, żeby mnie zrzucił, udało mu się to zrobić, przetrwał gdzieś te moje ataki i obalenia, no i dzisiaj okazał się lepszy. Obiecałem, że będzie krótko, także ostatnie pytanie, after czy łóżko? Wiesz co, nie wiem, jeżeli znajomi będą chcieli, to chwilę zostajemy, zobaczę, jak się będę czuł. Na razie nie czuję się najgorzej, także może jakieś smutki kilkoma drinkami zabijemy. Trypson po walce z lodem. Dzięki bardzo, Trypson. Dziękuję tobie za lód, dzięki za wywiad. Dziękuję wszystkim kibicom za wsparcie, jesteście zajebiści. Serdecznie was przepraszam, obiecuję, że przyniosę jeszcze więcej emocji. Niebawem wracam, wyliżemy rany i wracamy. Pozdrawiam, dziękuję.